A IGA to jest dynamit, to jest wulkan energii. Uważaj, ona... uważaj co teraz powiesz, bo dwa dni temu gdzieś powiedziałeś, że serwuje jak mężczyzna i wielu paniom to się nie podobało. Ja rozumiem, że doprecyzowując, chodzi o siłę uderzenia i o prędkość piłki, tak? Po prostu. Rotację. Ten drugie podanie z tą rotacją, tak zwanym kickiem, to kickiem, że się takim, piłka odbija i wysoko leci, tak? Tak, takim kickiem awansującym, z taką rotacją awansującą, to tak grają tylko faceci. Więc ja to powiedziałem jako komplement, ale wiem, że w TVN-ie już tam ktoś, kiedy rozmawiałem już Marcin i Dorota zwrócili uwagę, że tak nieładnie. Nie, to jest komplement akurat dla każdej dziewczyny, która gra w tenisa. To jest wielki komplement, że ona może grać z mężczyznami, że gra jak mężczyzna. To znaczy, że gra jeszcze w innej lidze. No, Tomku, ta junior, te dwie dziewczyny, Argentynka i Włoszka, które grały z Igą w ćwierćfinale i w półfinale, to grały jak juniorki. To była zupełnie... One grały jak jakaś liga tenisowa w Radomiu, a Iga grała tak jak Wimbledon Roland Garros. No. Obraziły się kobiety, teraz się obrazi Radom. Nie, ale... Dobrze, to w Kielcach. To, nie, ale... porównanie. Czyli Agnieszka, gdyby miała większą moc gry, a moc to nie znaczy tak konkretnie, że mięśnie. Bo w tenisie, tajemnicą tenisa jest timing. I ten timing, ktoś może być szczupły, taki Rublow, który bije najmocniejszy forehand, jest szczuplutki. Agassi też nie był jakoś nie wiadomo jak zbudowany, miał potężny uderzenie. Czyli to jest timing, czyli kiedy, w jakiej momencie odbijamy piłkę i jak się do niej ustawiamy. Podobnie w golfie. Nie zawsze ten, kto ma metr, jest wyższy i mocniejszy, pośle dalej piłeczkę golfową, tylko ten, kto ma lepszy timing. I w tenisie jest to samo. Także Iga ma ten nieprawdopodobny timing. Agnieszka miała timing, ale jednak nie generowała takiej mocy. I ta moc bardzo pomaga Idze, bo ona może szybkimi rozwiązaniami zdobyć punkty, których potrzebuje. Agnieszka musiała pracować, geometria, strategia, szachy, kombinacje, masa biegania. I zawsze, kiedy dochodziła do tych faz ćwierćfinałowych, półfinałowych, to ją bardzo dużo to kosztowało. Ale dalej, mimo wszystko powiem, że bardzo pechowo, że nie wygrała Wimbledonu. To był wielki pech, że nie wygrała z Lisicką w półfinale, bo wygrałaby z Kerber w finale. Także ona się ocierała. Ocierała się. Tak jak ja się ocierałem o półfinały w singlu, ona się ocierała o szlemy w singlu, Agnieszka. Ale tego nie można... ty swoim komplementem w zasadzie ustawiłeś Idze poprzeczkę na niebotycznej wysokości, bo zestawiasz ją z Sereną Williams, która wygrała już 20 kilka wielkich szlemów, więc już nie można wyżej poprzeczki zawodniczce, tenisistce ustawić. Ale ona jest taką naszą Sereną, jest Sereną światowego tenisa, taką następczynią. Bo ona gra właśnie w takich... Serena, kiedy ją zobaczyłem pierwszy raz, miała 17 lat, grała z Sanchez Vicario na korcie numer 1 w Paryżu. Tam prosiliśmy całą grupą i powiedziałem, przegrała 0-6-1-6. Powiedziałem Arnonowi Mylcianowi, wielkiemu producentowi filmowemu, który zresztą, z którym kiedyś leciałem do Wałęsy i z De Niro i z Polańskim, jego samolotem, powiedziałem: Arno, podpisz tę dziewczynę, to będzie numer 1 tenisa przez wiele lat. On mówi: jak? Jednego gema wygrała Sanchez. Byliśmy na tym meczu. Miałem tę samą wizję, co z Igą, z tym meczem z Halle, kiedy przegrała. I podpisał Serenę, bo ona była amatorką. I grała, bo on był właścicielem Pumy w tym samym czasie. I ona grała w Pumie przez 2 lata. On nie wypłacał jej żadnych gaży i żadnej gaży. I wygrała 2 miesiące później US Open. No i Arno mówi: jak ty to... No, i Iga ma coś podobnego, wisi w powietrzu, ten taki tenis dominujący. Ona fruwa po korcie i ma talent do grania przy liniach.